Jeden z cichociemnych, który zrzucony do kraju dopiero pod koniec II wojny światowej w roku 1944 walczył nie tylko z okupantem niemieckim, ale przeciwstawiał się również nowej okupacji sowieckiej. Był reprezentantem pokolenia Kolumbów, czyli wychowanym w etosie patriotycznym II Rzeczpospolitej i w dobie, kiedy była ona potrzebna, stanął w obronie swojego kraju. 12 kwietnia 1945 roku na zamku w Lublinie komuniści zamordowali cichociemnego Mieczysława Szczepańskiego. Mieczysław Szczepański, kapitan artylerii Wojska Polskiego, oficer Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, cichociemny, został zamordowany przez komunistów. Człowiek, który brał udział w kampanii wrześniowej jako oficer, w czasie II wojny światowej przedostał się przez Węgry do Francji, tam zgłosił się do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, został w specjalny sposób przeszkolony, zgłosił się do tych, którzy chcieli być zrzuceni do kraju, do akcji właśnie tutaj jako cichociemni i w 1944 roku został zrzucony do kraju i tutaj działał w walce z Niemcami, ale potem również przeciwstawiając się nowej okupacji, okupacji sowieckiej. Kiedy wybucha wojna, ma lat 20, kiedy skacze do Polski, ma lat 25, bo jest maj 1944 roku. Skacze do Polski w sytuacji bardzo skomplikowanej. Niemcy uciekają, od wschodu idą Sowieci, od kilku miesięcy są już na ziemiach Rzeczypospolitej. Na ziemiach tej legalnej, prawdziwej, suwerennej Rzeczpospolitej są w granicach Polski z 1939 roku. W granicach, których na nasze nieszczęście ani Sowieci, ani nasi sprzymierzeńcy, nasi alianci już nie uznają. I na te tereny właśnie skierowany jest skoczek cichociemny przeszkolony w zakresie dywersji, pseudonim Dębina. Nasz bohater Mieczysław Szczepański trafia na Litwę, na ziemie litewskie, do obwodu Nowogródek. Tam styka się z legendarnym, innym cichociemnym Janem Piwnikiem. Służy w pułku dowodzonym przez Jana Piwnika Ponurego. Mieczysław Szczepański dostaje rozkaz działania pod przybranym nazwiskiem Łebkowski i zatrudnia się w Departamencie Statystycznym Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, kierowanego już przez władzę komunistyczną, po to, by zbierał informacje o działaniach komunistów na terytorium rzekomo wyzwalanej Polski. Lublin miał pecha być pierwszym dużym miastem położonym na wschód od Buga, zajętym przez komunistów. Więc siłą rzeczy to właśnie w Lublinie ulokowano wszystkie agendy państwa komunistycznego. To w Lublinie jako pierwszy tak zwany minister tak zwanego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego zjawił się Radkiewicz, minister bezpieki. To w Lublinie było najwięcej NKWD-zistów, agentów komunistycznej bezpieki, donosicieli. To w Lublinie było najtrudniej. Śledztwo było brutalne, a zarzuty sfałszowane, częściowo sfingowane. Dnia 9 kwietnia 1945 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Lublinie w trybie doraźnym skazał go na śmierć. Trzy dni później, po północy, zostaje zamordowany na schodach podziemi zamku w Lublinie. Został oskarżony o to, że planowano, ale nie wykonano. Że chciano, ale zrezygnowano. Za te plany został skazany na karę śmierci. 3 minuty przed pierwszą w nocy, 12 kwietnia, na schodach prowadzących do piwnicy ubeckiej katowni na Zamku Lubelskim został zamordowany strzałem w tył głowy porucznik Mieczysław Szczepański. Leży gdzieś na ulicy Unickiej razem ze swoimi 11 towarzyszami. Wtedy, 12 kwietnia, zabito ich 12. Wciąż leżą, wciąż czekają, aż po nich przyjdziemy. Musiało minąć wiele lat, by został zrehabilitowany i uniewinniony, co ostatecznie nastąpiło 11 maja 1990 roku.